Zaczęło się, słuchajcie, zaczęło się. Kosimy, lecimy już. Początek żniw. Żartowałem. Jeszcze nie kosimy. Jeździłem teraz po polach. I co się okazuje? Myślałem, że będę wjeżdżał wczesną pszenicę Monte Cristo na początku, ale nie wiem, czy rzepak nie będzie wcześniej. W każdym bądź razie jeszcze kilka dni jęczmienia ozimego nie mam. Co dzisiaj? Ostatnie popraweczki w kombajnie, smarowanie, kilka rzeczy do regulacji. Przejadę się jeszcze po polach, opowiem nieco więcej o chwastach, o odporności chwastów. Dlaczego ta miotła cały czas nam wychodzi i nic na nią nie działa. Stosujemy środki, a ona dalej sobie rośnie. I wszyscy zdziwieni, co się dzieje. A tutaj takie drobne poprawki. Płoza od headeru już zaczyna się przecierać, już w zasadzie się przetarła. Dlatego trzeba tutaj wspawać nakładki. W tamtym roku zostały wspawane z dwóch stron. To jeszcze zostawione. No i tutaj takie nakładeczki do ślizgania się headeru po ziemi, ustawiania wysokości. Mamy też w garku trochę oleju. Takie prace związane z opuszczaniem headera. Miałem ogólnie problem, że on się opuszczał za wolno. Zaglądałem do takiej kryzy, taka kuleczka jest, która jakby ten olej ma przytrzymać, żeby wolniej schodził. No i nawierciliśmy jedną dziureczkę więcej i jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, jaka ładna pszenica. Taka nie za duża. Po co to przez te przyczepy przerzucać, paliwo tracić? A tak poważnie jesteśmy tutaj, żeby się dzisiaj zająć takim bardzo ważnym zagadnieniem odporności chwastów na herbicydy. Zagadnienie, które dotyka zarówno nas, Polaków, jak i ludzi na całym świecie. Jest to problem coraz bardziej powszechny. Mogą się pojawić uodpornienia na tak zwane sulfonylomoczniki, czyli taką grupę herbicydów. I takim najbardziej powszechnym chwastem, który u nas też występuje, w tym naszym płodozmianie zbożowym, miotła zbożowa. Mogą się pojawić uodpornienia na chabra, na wyczyńca, bardzo powszechny problem. Również też w moim gospodarstwie ten wyczyniec jest, mak polny. To tylko przykłady, chwastów jest o wiele więcej. Ty, widać te muchy, jak latają? Przyznam się bez bicia, że to pole jest niestety moje. Niektórzy już wiedzą, że tutaj zastosowałem niepełną dawkę herbicydów, czyli popełniłem jeden z takich głównych grzechów uodparniania się chwastów. Czasami takie rzeczy trzeba zobaczyć na własne oczy, co może się stać. I to pół biedy, co może się stać, bo mamy zachwaszczone pole i praktycznie nie ma tu pszenicy, ale większym problemem jest to, że takie chwasty, które tu będą występować, mogą się właśnie przez te niższe dawki środków uodparniać. No i później może się zdarzyć, że po kilku latach nic tu nie będzie działało. Nawet te dawki takie bardzo podwyższone. Głównym problemem jest też brak rotacji herbicydów, czyli stosujemy te same środki, na przykład sulfonylomoczniki, w naszym płodozmianie, najczęściej w Polsce, jednak zbożowym, niestety, co roku te same. I to również wpływa na to, że chwasty stają się odporne, no i później na tych polach mamy ich coraz więcej i coraz więcej. W zasadzie to chodził do końca. Chodził do końca. Jedynie co to tylko takie drobne przeglądy. Tutaj już widzę, widzę. To już nie jest dla mnie nowość, ale po prostu jeden kawałek pasa się oderwał, ponieważ gdzieś tam na napinaczu schodził mi na bok, ale w takiej wersji chodzi już praktycznie drugi sezon bez wymiany, więc to zostawiam. Ten pas też tutaj nie ma jakichś obciążeń, jest taki lekko zdezelowany, ale chodzi. Nie wymieniam tych pasów wszystkich na nowe. Bardziej patrzę tak, jeżeli jest trudno dostępny, to oczywiście przed sezonem jest zmiana, ale jeżeli łatwo go zmienić, to w zapasie zawsze jest jeden. Praktycznie wszystkie pasy mam kupione podwójnie, czyli w zapasie. No jak coś się stanie, no to takie godzinka, dwie na polu i zmiana zrobiona.
Kontrola czujników, niestety wszystkie w komputerze mi nie działają. W tym przypadku jest jakiś problem z kablem od czujnika obrotów sieczkarni. A sami wiecie, że to bardzo ważna sprawa. Komu się nie zdarzyło zielone łęty w rzepaku, kiedy zapychają sieczkarnię, palą pas, ewentualnie całe wytrzęsacze są zapchane. Bardzo częsty problem, więc tutaj to jest ważne, nie zaglądanie gdzieś tam po lusterkach, tylko jeżeli już spadają te obroty, to ewidentnie widać, że coś się dzieje niedobrego, więc to jest do poprawy. Dobrym elektrykiem niestety nie jestem, ale mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Kolejne moje pole, tym razem z wyczyńcem. Pole, które mam pierwszy rok. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tutaj takiej bardzo dużej presji. Nie wiem, czy tutaj już jest kwestia odporności, bo wiem, że płodozmian był taki mocno zbożowy, czyli rzepak, pszenica, pszenica, rzepak i cały czas to samo. Problemem odporności jest tutaj brak zmienności mieszania tymi różnymi grupami chemicznymi herbicydów. I stąd mogą się pojawiać takie efekty, na przykład jak tutaj. Możemy, żeby przeciwdziałać takim efektom, możemy te grupy chemiczne zmieniać. Na przykład przy miotle zbożowej, która też się tutaj pojawia, może nie w jakichś wielkich ilościach, ale oczywiście jest, ale od tego się zaczyna. Na początek zostaje kilka sztuk, później więcej, więcej i więcej. Okazuje się, że niczym nie możemy tego zwalczyć. Czyli na przykład w pierwszym roku nie używamy sulfonylomoczników, w drugim roku możemy na wiosnę już użyć takie środki, a w trzecim na przykład już zmienić całkiem grupę chemiczną, na przykład na FOP. Taka grupa środków, które też zwalczają miotłę zbożową. Wyczyniec na Mazurach to też bardzo ciekawy przypadek. To nie zawsze muszą być oczywiście odporności. Bardzo często bywa tak, że przy takich glebach minutowych, źle doprawionych, gdzie jest bardzo dużo gród, no nie dziwmy się, że ten wyczyniec będzie występował, jeżeli mamy niedoprawione pole. Grudy, które przez zimę się oczywiście mają w sobie jakąś pulę chwastów, przez zimę rozpadają się, no i mamy później takie wschody na wiosnę mocne wyczyńca, czy to innych chwastów. A jeżeli chcecie przeciwdziałać odporności albo sprawdzić, czy może u Was wystąpić, najlepiej wejść na taki kalkulator odporności. Podam link w opisie, może też tutaj gdzieś wyświetlimy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o odpornościach, jak im przeciwdziałać, jeżeli macie problem z chwastami, tutaj z Bayer bardzo fajną listę, playlistę na YouTubie zrobił. Serii takich filmów, bardzo prosto, zwięzły temat opowiadający o tym problemie. Ja już to prześledziłem, także możecie sobie zajrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. No i mają właśnie też taki kalkulator obliczania ryzyka odporności chwastów, gdzie wybieramy płodozmian, gdzie wybieramy uprawę gleby, obliczamy sobie ryzyko, no i mamy taką informację, jaki jest wynik wystąpienia odporności. Przy konkretnych rzeczach, czyli płodozmianie, na przykład mamy wymaga poprawy. Płodozmian, zboże, zboże, zboże. To jest złe. Zmieniamy. Już zboże, zboże, kukurydza. Już jest trochę lepiej. Więc możemy sobie tutaj wybrać uprawę gleby, termin siewu, poziom zachwaszczenia, zmiana grup chemicznych, skuteczność chwastobójcza. I na tej podstawie będziemy mniej więcej wiedzieć, co nam na tych polach grozi. Jakieś linki będą w opisie, ewentualnie gdzieś tutaj na paseczku, także spokojnie jakieś odnośniki do tego znajdziecie. I sprzęt, który jest rewelacyjny. To jest rewelacja, naprawdę. W każdym gospodarstwie polecam Wam taką smarownicę kupić, jeżeli tych punktów jest bardzo dużo, a tym bardziej są takie, które ciężko przepchać. Miałem tutaj takie wielkie pneumatyczne maszyny, nie potrafiły sobie poradzić z kalamitkami, natomiast taka elektryczna pięknie idzie. No niektóre tutaj łożyska nie wymagają jakiejś specjalnej ilości smaru, więc to jest kwestia tylko kilku pompnięć. No i co? I smar wychodzi. Wiele osób też, znaczy ja wiem nawet, jak to wygląda. Nie powinno się tak robić, żeby smar wychodził z łożyska. Nie mam tutaj jakichś okresów przeglądowych, które bym
znał, gdzie, po jakim czasie, jaka kalamitka jest smarowana. Po prostu lecę wszystkie i naprawdę nie mam żadnych problemów z wymianą łożysk. Ja ich nie zmieniam w tym kombajnie. To jest piękne. Mam ciężkie poranki, bo trzeba dużo wcześniej wstać i przynajmniej z godzinkę, półtora na przygotowanie kombajnu, filtry, sprawdzenie, nasmarowanie. Ale później jadę. Jakieś części się tam oczywiście wypracowują, natomiast łożyska chodzą bez zarzutu na szczęście. A ja Was namawiam do tego, żeby nie patrzeć tak zero-jedynkowo pod kątem swoich upraw, czyli na takie, które mają większe, mniejsze koszty, tylko faktycznie zastosować ten płodozmian, bo to jest jedna z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania odporności chwastów. W moim gospodarstwie 5 roślin. Są buraki cukrowe, jest kukurydza na ziarno, jest rzepak oczywiście, jest pszenica ozima, no i jęczmień jary browarny, czyli 5 roślin, które zmieniają się i tutaj cały czas są używane inne herbicydy, jest to zmieniane, także to ryzyko jest dużo mniejsze. Oczywiście ten błąd jeden na początku filmu popełniłem. Zmniejszona dawka herbicydu, tego nie róbcie. Ja też tak robił nie będę. Widać, co było na polu, a dodatkowo możemy sobie zrobić troszeczkę bałaganu na polu i później narzekać, płakać, zastanawiać się, nic nie działa. Tak, i tyle. Ale nie ukrywam, jak przy tym nowszych klasach, Tucano czy Lexionie, no to jednak tam raz tych kalamitek nie było za dużo. Dwa, okresy przeglądów wyświetlają się na komputerze i to też bardzo ułatwia, bo wiadomo, ile ten kombajn przerobił i co trzeba nasmarować. A tu się po prostu leci. Tu się leci i to ma chodzić. Pamiętam jeszcze, jak mieliśmy klasa 106 i był tu już świętej pamięci taki pracownik, który kosił. On zawsze mówił, że to już nie ma co smarować. To klasy nie potrzebują żadnego smarowania. No a później wszystko po drodze w czasie żniw się sypało. On nie smarował i łożyska siadały. Dlatego ja wolę do takiego kombajnu przysiąść sam. Nie chcę nikomu tej pracy zlecać. Wiem, gdzie jest każda kalamitka. Wiem, gdzie są te kalamitki poukrywane, bo są takie, które są faktycznie mocno ukryte. Trzeba gdzieś tak niektóre koła pasowe tak w odpowiedni moment przekręcić i wtedy jest jedyny dostęp do kalamitki. Jakbym to zostawił, to podejrzewam, że część, no może nie połowa, ale 1/3 byłaby nieruszona. No i te żniwa mogłyby przebiegać zupełnie inaczej. Tak jak w tym przypadku, zobaczcie, trzeba tutaj poobkręcać. Są dziurki porobione w kole, 3 czy 4. Ale tylko w jednej jest kalamitka i to nie zawsze ją widać, bo jeżeli to koło jest rozszerzone, to się zwęża, no to wtedy już dostępu do tego nie ma i szczerze mówiąc, no można takie kalamitki naprawdę gdzieś tam pominąć, nie zauważyć. Dlatego ważne jest, żeby znać swój sprzęt, no od podszewki jednak. Ja się nad nim trochę też należałem, więc odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu do remontów i do smarowania.